I hej, 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 wracamy do serii Little Nightmare. To jest taki dodatkowy odcinek, tak naprawdę praktycznie to jest samo zakończenie. Ponieważ się po prostu bałem, że nie starczy mi miejsca na nagraniu. W poprzednim już pokonaliśmy ojca. I idziemy dalej. What the fuck? Możemy zejść? Możemy zejść. Zabawki mają w ogóle zaprogramowana antygrawitacja. To tu. O, jawa. Mam nadzieję, że się nie da spaść. Że twórcy gry wzięli pod uwagę, że może... A jak się wrócę? Widzieliście to? Czekajcie. Patrzcie. Każe nam iść tu, ale jak pójdziemy tu... What? Raz. Dwa. I nie. Teraz patrzcie. Jest taka mroczna muzyka. A jak było to... Tu jest... ładna melodia. Idźmy w tą. O! Nie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale we Wisaka był podobny motyw. Tu. Zaraz, a jakbyśmy... Dobra. I tu. Ciekawe, czy w ogóle robię dobrze, ale mi się wydaje, że tak. Gdzieś daleko. O, fuck! Powiedzcie, że gdzieś tutaj, dobra, tutaj. Okej. Tu. Jak się wrócimy? A, już wiem. Dobra, teraz. Nie.
Tu. Nie. Tu. Fuck! Dobra, jednak się teraz spać ze schodów. No! Nagle ze schodów spadam, no nie, no... No ja mogę wiedzieć, w którym ja jestem miejscu tych schodów. Znaczy mi się wydaje, że... Ta barierka i... Bariera jest tylko na samych schodach. O fuck. Cześć, Six. Odpychasz mnie. A! No sy żartujecie. Nie, nie łapy nie rozwalić. Co mam tu rozwalić? Nie, 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 nie. Gdzie ja jestem? Wszystko się pali. Oj, ona jest wściekła. Six, spokojnie, spokojnie. Pogadajmy. Razy pomógł. Tak. Kto ci ratował dupę te razy? No nie, nie. Nie żyję. Hej. Znowu się zatrzymałem jak ostatni ciął. Na tej głupiej ścianie. Biegnij. Dajesz, 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 dajesz i tu. Naprawdę! Dlaczego mnie musi gonić wypaczona Six? Ale nie mam odpowiedzi. Czy to jest prequel? Czy...
sequel. Ja się nie dziwię, że Styx jest zła. Zniszczyliśmy jej według mnie chyba jedyną cenną rzecz, jaką miała, czyli jej pozytywkę. Która ewidentnie ją uspokajała, a my ją popsuliśmy jak totalny ham. Usłyszała to, na pewno to usłyszała. Tym razem mi chyba nie zaufa. Aha! A jak zrobię? Patrzcie, wezmę tu. To co widziałem. Chyba jeszcze. I na tej samej zasadzie trzeba. Bum. Ja po prostu z czystej ciekawości nacisnę ten trójkąt, bo będę ciekaw, czy do nas przyjdzie. Jesteśmy Six? Mono? Tylko teraz pytanie. To jest strasznie ciemno. Aha, jesteśmy w pętli, dobra. Dobra, trzeba nas zacząć dokąd prowadzą to przejście. To prowadzi tu. Dobra. Siekierkę możemy tylko tutaj podnieść i przenieść, więc tak. Dlaczego on ją miał ze sobą? Aha! Dobra, jasne. Fuck. Nowy czas. Tu. A to jest trudne, bo to trzeba tak. Wnieść szybko siekierkę. Zrobić tak. Siekierka leży tu. Niech tu leży. Mogę nie. Nie, nie mogę nią wrócić. No tak. Jeszcze raz. No puść ją! Jejku, on ją. Ojejku, to na tej zasadzie. Dobra.
Teraz trzeba tu. Fuck. Już wiem, na czym to polega, to będzie trudne. No patrzcie, trzeba tak, iść tu, wrzasnąć tu, iść tu. Nie, już nie wyszło, ona się wraca. Tu. Iść tu, iść. I bum. I faktycznie dobrze, że zrobiłem to cięcie, bo to jest dłuższe. Dobra, znowu tu jesteśmy. To jesteśmy my. Dobra, rozejrzyjmy się. Znowu te drzwi? Dobra, zaraz zobaczmy w tą. Aha, tu są drzwi. Wbiegniemy w tą. Tu są drzwi. No to nie ma normalnie możliwości. Musi. Aha, sikra jest tam teraz. Aha, bo to się trzeba wspiąć. Aha, to jest. Tu. Ale nie, no jak? No i tutaj mi trzaśnie. Tu. No tu mi już trzaśnie. Ja pierdziele, ale to jest trudne. To już jest trudne. Dlaczego tu? Tam wrzasnęłem. A jak to jest tu? Wrzasnę tu? Aha, to ma cooldown. A co ja mogę tu zrobić? I to jest dobre pytanie. Co to mi da, że jestem tu? Zaraz, bo ona też włożyła tę łapę. Teraz tu. No nie, no.
Jak zrobimy właśnie, czekaj, jak zrobimy... Tu... Tu... Fuck. Co mnie zabiło? Co mnie zabiło? Tu. No. No, gdzie ja stałem teraz? A to jest trudne! To jest strasznie trudne! Dobrze mnie zapało. To. Nie! Dlaczego? Fuck! Jak ja bym to zrobił w grę inaczej? Dobra. Ja żyję? Żyję. Aha, panie. Nie widać, jak ja przechodzę. Zrobimy tak, ja zrobię tu cięcie, jak coś wykombinuję, to pokażę. Dobra, przeczytałem, będę jeszcze przeczytałem, jak to zrobić, bo to jest naprawdę dziwny sposób. Trzeba tak, tu krzyknąć, iść tu. Szybko to powiedzieć. Ja tu go zostawiamy. Tu go zostawiamy. Lepiej byłoby, jak go... Jest tak. Tu. Biegniemy, 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 biegniemy. Aha, byśmy dali radę, dobra. Byśmy dali radę, dobra, widzę już. Puść go! No, co mnie zabiło? Jak ja też czasami go nie rozumiem. Już nie wiem, okay. Jest! Padłaś. Otrząsnęłaś się. Musiałem mieć pewność, że się na pewno nagrywa. Oddawaj to! Naprawdę? Ale to jest tak, to jest ta melodia, co matka nuciła, jest w ogóle całym motywem muzycznym gry. Dobra.
Dobrze, no ja się w końcu naprawiłem. Dul na Sikso. Jesteś cała? Biegnij! O, fuck! O, dupa. Rzeczywistość nam się tak redko pieprzy. Ale tylko tak redko, no nie? Tak, musiałem akurat palce poprawić. Wstawaj, mamo! Aha. Proszę cię, proszę cię. Nie bądź jak skaza. Ciekawe, co mu powiedziała. To niby ma być w ogóle ostatnia część całej serii Little Nightmare. Kuźwa, nic nie wytłumaczyło. Czy to prequel, czy to sequel? Co się stało z tym światem? Oh, fuck. Krzesła? Ale to jest creepy. Czy my popadamy też teraz w ciemność? My się starsi i starsi stawiamy, będziemy ojcem. Czy to jest taki cykl? Tak.
stajemy się ojcem. Albo, nie wiem, men, no cokolwiek, no ale się stajemy nim. To jest cykl. I teraz mam pytanie, bo zawsze jak jest gra, w grze jest jakiś cykl, to ten cykl, ukryty ending, to jest zakończenie tego cyklu. Ale nie zawsze, no ale zazwyczaj jest, żeby przerwać cykl. Czyli The Man jest po prostu kimś, kto jest zdradzony. A to jest jego więzienie, aha. Czeka po prostu na kolejną ofiarę. Ale znowu jest motyw oka tego. Ale nie wiemy, co się w grze stało. Co się stało z tym całym światem, tego nie wiemy. Nie wiem, jakby świat był pochrzaniony, nigdy nie jest tak źle jak tutaj. Ale mówię, że to jak to jest z kamerą szara? Dostałem trofkę, niech będzie połowa. Zakończenie. Nie zakłócenia. Przepraszam. Ja przyznam, że o samej grze dużo można powiedzieć, ale nic mi nie wytłumaczyła. Nie wytłumaczyła, czym jest ten świat, co się w tym świecie stało. Całej masy innych rzeczy nie wytłumaczyła i jednak faktycznie musiałem zrobić dwa odcinki. Chyba ostatni, taki najtrudniejszy moment to była ta... Najbardziej, dobra, najtrudniejszy moment, ta ostatnia walka z Six. Teraz, to co mi ciekawi, co? Bo ewidentnie Six coś mówiła Mono, kiedy go trzymała za rękę, bo za długo go trzymała. O, jest ciągle ta melodia pozytywki. Z jakiegoś punktu widzenia rozumiem chyba Six, bo zniszczył, Mono zniszczył jedyną cenną rzecz, jaką miała? Mono robił to w dobrej wierze, ale zniszczył to jej. Powiedz, że nawet nie był przedmiot, tylko wspomnienie to zniszczył. Bo ona ewidentnie pilnowała tego, żeby to się... O, Zelda. Czy to jest odpowiednik, bo wiem, że jest taka moda, że jeśli podczas tworzenia gry się urodzi dziecko, to się wrzuca imię dziecka do gry. Czy to było coś odpowiednik z psem? Teraz, co mnie ciekawi, czy to jest prequel, czy to jest sequel? Dla mnie, według mnie, ważna jest ta oś, kiedy to się działo. W ogóle liczyłem, że Mono jest chłopcem z dodatku. Nie jest. To już wiemy, że nie jest. Wiemy, że Mono jest w cyklu. Nieważne, ile razy będzie próbował, on dojdzie do tego momentu, że się staje ojcem. Możliwe, że dlatego ojciec nas gonił. On chciał powstrzymać cykl. No bo jeśli zabije Mono,
to cykl się zatrzyma. Będzie wolno od tej... Ale najbardziej mnie ciekawi, co ci ludzie mają na stanę we łbie. Wiem, że ma być dodatek jeszcze. Ale nie wiem kiedy. Kiedy, przepraszam? Ja jeszcze poczekam, no bo ostatnio na przykład była ta scenka, co Six wyszła na te. Wyszła na zewnątrz. I tak jak chciałbym jeszcze powiedzieć w jedynce, no, chyba o tym nie wspomniałem. Six robiła wszystko, żeby przeżyć, no nie? Jakby nie patrzeć. Tutaj tak samo. W teorii to jakby go wyciągnęła nawet od razu, szanse byłyby nikłe, bo ciężar byłoby za duży. Ja bym najchętniej chyba kuźwa przeczytał książkę tak albo coś w tym, z tego świata, co wytłumaczy. Bo jak kumam, to ma pokazywać różne fobie, bo to na pewno było widać. Miało pokazywać też przywale ludzkości, no bo ludzie, którzy się ciągle patrzą w telewizor. Ale jakby coś ten świat musiało zniszczyć. Trzeba zauważyć, że... Nie, bo to, co było w szkole, to były lalki, ale dzieci są normalne. Dzieci się to nie ima, bo nawet w jedynce dzieci były normalne. Czy mogę to w ogóle przyspieszyć? Nie. Wydaje mi się, że to jest dużo dłuższa lista. Nie, gra nie jest... Słuchaj, jest nawet dobra, mam takie momenty. Na pewno ja, co mogę powiedzieć, nie denerwuje już mnie tak jak często w jedynce, czyli perspektywa. To mnie na pewno już w ogóle przestało denerwować. I zabrzmi to może dziwnie, ale ruszyli to coś, czego ja nie lubię i mi się to podobało, czyli manekiny. Tak mi się podobało motyw, że mnie manekiny goniły. No będę szczery, jakby mnie pająk gonił, nie... Obrzydzenie, ale nie strach. Nie wiem, doktorek też... Nie, do nic mnie z tych rzeczy tak nie ruszyło, jak te manekiny. Chyba ostatni moment w jedynce, jak matka się chowała wśród nich. To był naprawdę fajny motyw, że wzięli pod uwagę inne fobie teraz. Co wiem, twórcy się teraz inną IP się zajmują. Nie wiem, czym jest IP. Też ma być podobno jakąś grą horror. Ale to, co ja bym chciał... Chciałbym taki motyw, że Six spróbuje rozwiązać zagadkę, co się stało z tym światem, bo... Jest, albo nie jest X ktoś, kto będzie próbował rozwiązać, co się stało z tym światem. Ja pierdziu, jakie te napisy są długie? Ja wiem, że w tej grze dużo ludzi brało udział, ale bez przesady. Cia. Jeszcze kiniki. Ale czuć, że gra jest japońska, czuć. To jest jakby taki całkowicie inny poziom. Mogę się mylić, może nie jest japońska, ale wiem, znaczy wiem, że studio jest japońskie, bo to Bandai. Wiem, że chyba Bandai ma... To jest fajna ludka, fajna. No fajna, ta mi się podoba. Już możemy kończyć, naprawdę? Manager, patrz.
Nie, to jest naprawdę jedna z takich gier. Na przykład podobał mi się jeszcze motyw, że udało mi się w ogóle grę zbugować przy starej Barakudzie, co jakby oszukaliśmy lekko. Oszukałem. Ale tak i tak gra wyczuła moje oszustwo i mnie zabiła. David Wang? Shin Jung? Proszę was. Senior. Według mnie troszkę gra traci na tym, że nie ma dialogów. Troszkę traci. Wersja językowa w ogóle nawet jest chyba niepotrzebna w tej grze, no bo nie zbieramy notatek, nie zbieramy kartek, nie zbieramy nic. Teraz czapeczki zbieraliśmy. Ale przyznam, potwory, które wydają dziwne dźwięki, są gorsze niż człowiekokształtne cośki, które gadają. No, zależy jeszcze, jakby gadały. Ale jeśli chodzi o to, to gra ewidentnie wygrała. Nie wiem, czy w tym roku w ogóle wyjdzie jeszcze jakiś dobry horror, jeśli chodzi o grę. Jak na razie u mnie jest top one. Może namówię znajomą, żeby zagrała. Problem jest taki, że znajoma Karolina nie lubi gier TFT, tylko FP. Jaku front shooter. Nie shooter. Front FP lubi. FP. Naprawdę. Granie jest dwa razy dłuższa, chyba dwa razy więcej ludzi wzięli. No ludzie, żartujecie sobie, ile was jest? Stefka, który przyniósł żarcie, też będziecie tu pokazywać. Ja chyba po prostu już wyłączę mikrofon, bo to nie ma sensu, żebym ja się coś gadał. To co, to ja się tu pożegnam, niech ty napiszesz rzeczy na końcu, jak coś się stanie, to się odezwę.
No dobra, nic nie było. Długo minęło. I dobra, spojrzymy na co wygląda Secret Ending. Secret Ending wygląda na tym, że jest praktycznie to samo, tylko jak jest ten moment, co się oddala ten obraz, to jesteśmy już ojcem, to okazuje się, że Six wylatuje z telewizorka i Six pokazuje, spotyka powiedzmy Shadow Six. Możliwe, że Shadow Six jest jakimś wcieleniem mocy Six, nie wiem. Poszukać sobie, bo to stawiam, trzeba po prostu wszystkie glitche znaleźć. Czego mi się nie chce. Nie zobaczę, no ale to jest dużo roboty, więc na razie, cześć i pa.